Przyczepa najlepiej taka, która osie ma nieco bardziej z tyłu niż na środku. Wierzcie mi, komfort jazdy z taką przyczepą jest nieporównywalny z taką, która ma osie na środku centralnie. Zestaw pospinany, gotowy do wyjazdu. Ostatnie ważenie przyczepy już załadowanej. Zaraz zobaczymy, co wyjdzie. Idealnie. Już? No. 114. Super. Nasza trasa z Wrocławia przebiegać będzie przez oczywiście Polskę, Czechy, Słowację, Węgry i Chorwację. Dlaczego taka trasa? Dlatego, że jest w miarę płaska, no i tylko ostatni odcinek tej trasy przebiega przez góry. Po drodze robiliśmy sporo przystanków na rozprostowanie nóg, na picie się kawy, no i przystanek z noclegiem, takim dwugodzinnym w łódce, zrobiliśmy tuż przed wjazdem na teren Chorwacji, jeszcze na terenie Węgier. Do środkowego lusterka przymocowany jest ekran. Bardzo fajny bajer, który pokazuje widok z tylnej kamery umieszczonej na łódce. Nareszcie dojechaliśmy z Wrocławia, wyjechaliśmy około 9 rano do Sukosanu obok Zadaru, dojechaliśmy mniej więcej na następny dzień również o 8 rano. Dla niewielkiej oszczędności zatankowaliśmy jeszcze łódkę na przydrożnej stacji benzynowej. Nie tracimy czasu, przygotowujemy łódkę do wodowania, składamy bimini. Na 10:00 umówiony mamy dźwig.